Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która została uchwalona 4 listopada 2016 roku, faktycznie przewiduje utworzenie, począwszy z dniem 30 listopada tego roku, Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego, w której to ewidencji będą m.in. gromadzone informacje na temat poważnych naruszeń, do których dopuścili się tacy przedsiębiorcy. Będzie to rejestr naruszeń, w którym będą zawarte wszelkie manipulacje, czy też najpoważniejsze naruszenia popełnione przez kierowców na drodze, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Bardzo ważną kwestią jest znajomość tych przepisów, ponieważ kilkakrotne poważne naruszenia mogą skutkować odebraniem dobrej reputacji, a co za tym idzie cofnięciem licencji przewozowej dla przewoźnika. Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy, rejestr powinien funkcjonować od dnia 30 listopada 2017 roku. Niemniej jednak ewidencja poważnych naruszeń będzie obejmowała swym zakresem różnego rodzaju naruszenia praw, których przedsiębiorcy dopuścili się w okresie 2 lat poprzedzających ten czas. Jest to uwarunkowane faktem, że polskie przepisy przewidują okres 2 lat, jeżeli chodzi o zatarcie skazania w przypadku wykroczeń, oraz okres 2 lat, jeżeli chodzi o uznanie za niebyłe decyzji administracyjnej, na podstawie których na takich przedsiębiorców zostały nałożone kary pieniężne.